W czwartek procesje wiernych pojawią się na ulicach naszego miasta. W związku z uroczystościami Bożego Ciała nastąpią utrudnienia w organizacji ruchu. Procesja z Kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła wyrusza o godzinie 11.30 ulicami Wojska Polskiego, Czwartaków, Raczkowską, Ułanów Grochowskich, Kawaleryjską, Partyzantów, Saperską, Artyleryjską, Kawaleryjską, ponownie Raczkowską, Czwartaków i Wojska Polskiego do Kościoła. Kolejna grupa wiernych wyruszy z Kościoła Kazimierza Króle o 12 ulicę Witosa w kierunku Mikołaja Reja ulicą bez nazwy równoległą do Mikołaja Reja w kierunku Lityńskiego ulicą Lityńskiego. Półtry w kierunku Pułaskiego, ulicą wewnętrzną równoległą do Pułaskiego w kierunku Witosa i ulicą Witosa powróci do kościoła. Trzecia procesja rozpocznie się w kościele Wojciecha Biskupa i Męczennika i o 12.30 ulicą Szkolną Sejnejską w kierunku Skrzyżowania z Utratą powróci do kościoła drogą wewnętrzną przy krzyżu. Wierni z parafii Chrystusa Króla rozpoczną swój marsz o 11.30 idąc ulicą papieża Jana Pawła II. Brzostowskiego, Modrzewiową, Akacjową, Klonową, Brzozową, Modrzewiową do ulicy Brzostowskiego i powrót ulicą papieża Jana Pawła II. Parafianie należący do parafii ojców franciszkanów pójdą ulicami 11 listopada, Daszyńskiego, Szpitalną, Franciszkańską. Ulicą 11 listopada powrócą na plac kościoła. Procesja wiernych z parafii Matki Bożej Miłosierdzia rozpocznie się o 12 i przejdzie ulicami Kowalskiego, Pułaskiego, Chopina, Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ostatnia grupa wiernych z parafii Błogosławionej Anili Salawy wyruszy o 11.30 i przejdzie ulicą Łanową, Konarskiego, Staszica, Bakałażewską i powróci do kościoła ulicą Łanową. Utrudnienia w ruchu powinny zakończyć się do godziny 13.30-14. Kierowców prosimy o szczególną ostrożność i w miarę możliwości omijanie tras procesji.